budujemy nowy hangar techniczny, w którym linia lotnicza Wizz Air będzie serwisowała swoje samoloty. To będzie rozszerzenie tej działalności, a przede wszystkim dla nas ważna informacja, no będzie to stabilizacja współpracy, rozszerzenie współpracy, większa ilość połączeń. Obecnie trwają prace budowlane, właściwie końcówka prac budowlanych związanych z realizacją tego obiektu. W sumie hangar wraz z obiektami towarzyszącymi posiada ponad 9000 m2 powierzchni użytkowej. Z tego 5200 to przypada na halę serwisowania samolotów. Możemy tu serwisować dwa samoloty kodu C, czyli takich popularnych samolotów, jakimi najczęściej latamy po Europie. Niecałe 4000 m2 to z kolei części biurowe i części warsztatów, lakierni i pomieszczeń obsługi samolotów. Najciekawszą rzeczą tutaj w hangarze to jest brama hangarowa. Jest to dość sporych gabaretów element tego budynku, bo to jest prawie 90 metrów na 14,5 metra. Taką powierzchnię posiada brama. Brama składa się z czterech elementów. Ciężar tych wszystkich elementów to ponad 70 ton. Montaż również bardzo specyficzny i wymagający precyzji i uwagi. Słyszeliśmy też o nowej płycie. No właśnie oddaliśmy do użytkowania kolejną nową inwestycję. To jest 9 stanowisk postojowych dla samolotu kodu C. Ponad 6 hektarów płyt postojowych. Bardzo ważna inwestycja, zwłaszcza teraz z punktu widzenia obsługi choćby lotów humanitarnych. To są duże samoloty, które wymagają dużej powierzchni i na tej płycie też te operacje są realizowane. Dużym wysiłkiem i nakładem inwestycyjnym te płyty zbudowaliśmy, patrząc na okres, w którym się znajdujemy. No jesteśmy cały czas w kryzysie. Branża lotnicza od 2 lat zmaga się z największym kryzysem w historii i bardzo się cieszę, że udało nam się i w terminie, i w założonym budżecie tę inwestycję zakończyć.